oglądają nas młode osoby i oprócz tego, że chciałby się dowiedzieć czegoś o seksie, kominku i generalnie o tematach okołoblogowych, to chcielibyśmy im przedstawić trochę wiedzy na temat prowadzenia biznesu internetowego. Ty jako doświadczony biznesmen to było z przekąsem, rzeczywiście, W przepraszam. cudzysłowie powiedzmy. Biznesmen z 4-letnim doświadczeniem, masz jakieś doświadczenie na temat tego, jak robić biznes, a jak go nie robić. Co z perspektywy tych 4 lat zrobiłeś dobrze? A może bardziej interesująca odpowiedź bym chciał usłyszeć, co źle zrobiłeś, znaczy czego byś teraz już nie zrobił. Przede wszystkim nie zacząłbym pisania bloga na Bloksie, na serwerze Agory. Pozdrawiamy Agorę. Tak, znaczy ja bardzo lubię akurat Agorę, tak Tak. naprawdę, szczerze ją lubię, nic akurat do nich nie mam. No to nic do nich nie masz, czy ich lubisz? Bo to Nie, dwie no różne rzeczy. nic do nich nie mam i ich po prostu lubię. Nie? A Onet lubisz? Też, wszystkich Czy w sumie wszystkich lubię, lubisz? nie? No. Ja mam odwrotnie, wszystkich nie lubię. Naszą klasę lubię. Ja też lubię. No. Tylko na fotkę nie wchodzę, to No, ja babcia. wiem, no jesteś za stary, generalnie wiesz. Zostałbyś doniesiono by nam, że jakiś pedofil grasuje w serwisie i byśmy ci dali bloka. Także wiesz. Słuchaj, co zrobiłbym Pewnie masz inaczej? przykre doświadczenia z serwisem Mogę naszym. odpowiedzieć na pytanie, bo już się ściemnia, No, słuchaj, no jak już zacząłeś, no to mów, no. nie? No, przepraszam. Tak jak wspomniałem, na pewno założyłbym od razu na własnym serwerze. Na No pewno. tak, ale wiesz, no młody człowiek na własnym serwerze. No myślisz, że tak łatwo zrobić. Przecież on nawet nie wie, że strona się załaduje dopiero jak nazwie pierwszy plik, znaczy jeden z plików katalogu index HTML. I ja tego nie wiedziałem przez kilka miesięcy. Ja wciąż tego nie wiem. No widzisz. Więc skąd ci biedni ludzie mają wiedzieć, jak założyć na własnym serwerze? Ty nadal pewnie umiesz obsługiwać FTP? Tak. O, a SFTP? Umiałbyś coś Nie. sobie? A umiałbyś na przykład zrobić Znaczy może. linki, żeby były podkreślone, albo żeby były różowe, a jak się najedzie, to żeby były niebieskie? Tak, wiesz, chyba kiedyś nawet czytałem poradnik, Czyli tak. takie rzeczy to Jeszcze dajesz potrafię. radę. Ale zainstalować WordPressa? Nie. A Nie no mam. widzisz. Czyli twoją wiedzę oceniam na jakąś taką, wiesz, trzecią Minimalną. klasę gimnazjum, No. taki bardziej rozgarnięty Potrafię uczeń. mnożyć do 100. Czyli założyłbyś stronę na własnym serwerze, mimo tego, żebyś nie wiedział, jak to się robi. No nie, to jeśli mówimy tak, jak zacząć, No jak jeśli. zacząć? No, O, totalna podstawy. stary, no to o tym rzeczywiście mógłbym kiedyś książkę napisać, nie? No. Jak zacząć? Internet dla opornych, kominek. No, blogi dla opornych. Słuchaj, przede wszystkim dam ci takie porównanie. No. Mamy 2 miliony blogerów w Polsce, czyli założonych blogów, z czego aktywnych jest może jakieś tam 20 tysięcy. Większość ludzi zakłada bloga w ciągu 5 sekund i kończy pisanie bloga po jednej, dwóch notkach. Takie są statystyki. Ja 1,5 roku przygotowywałem się do założenia mojego bloga. Przez 1,5 roku zbierałem materiały, żeby wiedzieć, o czym będę pisał przez kolejne 2 lata. No, ale 17-latek nie ma strategii, raczej trudno Więc nie oczekiwać, ma żeby on. szans powtórzyć tego, co mi się udało. No dobrze, no ale czego byś nie zrobił? Czyli mimo, Co że ja nie bym jesteś osobiście? 17-latkiem, to byś jednak. Mniej bym wrzucał gołych dup, mniej bym przeklinał, mniej byłbym dużo mniej kontrowersyjny przez ten pierwszy rok mojej działalności. W skrócie, róbcie dokładnie odwrotnie, co mówi Kominek, bo on mówi tak, żebyście wy nie byli popularniejsi od niego. Przecież wiadomo, że dupy, klnięcie i co tam jeszcze było. I I gołe dupy. generalnie Dupy, klięcie i dupy, dupy, nie? zdjęcia i O. dupy, i wtedy masz popularność, po prostu wiesz, nasza klasa 2. Nie, to już się nie udaje. A komuś się Ja udało myślę, przez że na ostatnie dupach 4 lata? da się wypłynąć, wiesz, w każdym Jasne, moment no to sytuacji. wypływasz tylko tyle, że ci skoczą statystyki, ale nie masz czytelników, No którzy wiesz, by potem byli możesz z tobą przekonać, cały wiesz, czas. do czegoś To innego. dlaczego innym to się nie Tak zwany udaje? upselling, wiesz, zachęcasz na coś, mówisz, tu kup szampon, a przy okazji No nie, wypróbuj no to dobra, i tak to dalej, jest więc wszystko wiesz. teoria, to nie wychodzi. To nie wychodzi, Nie. czyli to dlatego Musisz jakby. budować jakąś osobowość, kogoś, do kogo ludzie będą chcieli No wiesz, wracać. no macho, wiesz, no Ludzie nie będą wracali tylko chłopak, który dla przerabia nagich fotek. przebiera dziewczyna, no to jakiś No i wizerunek. to się nudzi po pół I roku. potem rozumiem, trudno z tego A, kominka wyjść, to takiego już jest inna kociołka. para kaloszy. No tak, że z tym do dzisiaj mam problemy z wyjściem z tamtego kominka, no niestety, jakąś cenę muszę Czyli płacić. pierwsza zasada, wybrać dobrą tematykę, nie seks, nie kobiety. Tak? Nie, Dobrze no mówię? można wybrać seks kobiety, bo to się najlepiej sprzeda. Można. Okej. Czyli odwrotnie, No. pamiętajcie. Druga rzecz. Co byś jeszcze poradził Mieć internet? talent, czyli coś, czego 99% ludzi nie ma. Okej. To pomijmy, bo to rzeczywiście Nie ma, by to już wyłożyło talenty, wszystkie to jest. biznesy. No. Czy myślisz, że Popowicz miał talent do robienia serwisu? Miał dużo szczęścia. Ale to jest. Mówimy o. Kominek też miał dużo szczęścia. Słuchaj, No, no. nie odbierajmy tym ludziom zapału. No. Nie mów takich rzeczy. No.
Do pisania jednak trzeba mieć talent. Tu nie ma dwóch zdań. Naszą klasę to rzeczywiście, czy tam fotkę można sobie założyć, test, nie? Ale pisać to trzeba prosty umieć. Prosty test na umiejętność pisania? Jakiś jest? Tak, nie dosyć. To, znaczy nie ma testu, ale taki przeprowadziłem kiedyś na blogu test, gdzie. Ścierpał mi nogę, cholera. No, mów gdzie kominek. Powiedziałem czytelnikom, żeby spojrzeli wokół siebie i na biurku mają na przykład kubek, monetę i telefon. I niech w tej chwili siądą i napiszą 30 stron maszynopisu na ten temat. Easy. Być może dla ciebie to jest easy. Większość moneta, ludzi... Moneta. No nie, moneta. Ale mówmy bo to będzie poważnie. Tak abstrakcyjna sztuka. Nie, bez abstrakcji. Na poważnie. Napisałbyś z miejsca 30 stron maszynopisu na temat kubka, monety i telefonu? Myślę, że tak. Tylko scenariusz by był mocno pokręcony, ale wiesz, no... No być może. Czy byłoby to ciekawsze od książki telefonicznej, to gwarantuję. Być może. Większość ludzi nie byłaby w stanie po pierwsze, bo nigdy by nie napisałoby 30 stron maszynopisu, po drugie nie wiedziałoby, co napisać. I tutaj jest dla nich prosta odpowiedź. Jeśli oni nie wiedzą, co napisać o przedmiotach, które towarzyszą im od urodzenia, to nie nadają się do żadnej roboty pisarskiej, bo nie mają talentu. Czyli talent, co nam było w pierwszym punkcie? Nieważne, to sobie przewiniecie. Słuchaj, tak naprawdę wszystko się sprowadza do talentu. Tak, wiesz? Ale ja bym tutaj jeszcze chciał jedne rzeczy wspomnieć. Czy nie uważasz, że byłoby ci łatwiej, szybciej, sprawniej, gdybyś miał wspólnika? Człowieka, który zna się na technologii, wie to nie tylko, co to jest HTML, ale i PHP. Mhm. Człowiek, który wie, co to jest SEO i ci wypozycjonuje cię na, nie wiem, gołe dupy, pierwsze miejsce w Google'ach, albo nawet na, nie wiem, jakieś poważniejsze hasło. I na przykład budyń Edgar. I ten człowiek będzie w cieniu, ale będzie robił tak naprawdę co najmniej połowę tego, co trzeba robić przy blogu. Nie uważasz, że taki starszy brat albo mądrzejszy brat by się przydał tobie? Ja bym chciał mieć takich 30 braci. Serio. Przez 4 lata nikt mi nie pomógł bezinteresownie przy blogu. Wszystko musiałem robić sam. Okay, no chciałbym ale mieć takich ludzi, nie ale wystarczy jedna każdy osoba? Widzi w tym interes jakiś dla siebie, prawda? No jak to interes? No wiesz, no to będzie twój wspólnik, no połowa kasy jest jego. Czy uważasz, że no warto to nie przehandlować nie. połowę biznesu za... Nie. Dla kogoś, kto się zna na SEO, no coś. Okej, to ja ze swojej strony chciałbym powiedzieć, że to absolutnie nieprawda i każdemu polecam znalezienie sobie kolegi w klasie, który pomoże nam zrobić biznes internetowy. Jest mądrzejszy od nas, bo zna się na językach programowania, zna się na optymalizacji SEO i tym podobnych rzeczach, ponieważ to naprawdę pomaga w prowadzeniu biznesu internetowego. To, co mówi Kominek, jest nieprawdą i tak naprawdę większość biznesów robionych przez jedną osobę pada w pierwszym roku. Po prostu nie ma kto nas kopać w tyłek, nie ma kto nas motywować i takie biznesy szybciej czy później upadają. Ale mogę tylko potwierdzić to, co mówisz. Miałem wiele razy kryzys w czasie swojego blogowania. Nie miałem, nie czułem od nikogo wsparcia, a potrzebne mi jakieś było. To, co mówisz, jest prawdą. Czyli... Tylko, że jestem twardy. Aha, czyli jakby Prozac plus samozaparcie i równa się dalej ciągniesz. Poza tym jestem absolutnie przekonany, że byłbym dzisiaj już znacznie dalej, miałbym dużo więcej czytelników i nie musiałbym się marnować w takim programie jak twój, gdybym rzeczywiście od paru lat miał ludzi do pomocy. Zamiast Tomka Lisa byś miał teraz program. Być może. Tak, masz absolutną rację, tylko że Kominek jest egocentrykiem. Może byście się zamienili miejscami, bo ty masz tam eksperymentował z internetem, coś mu nie wyszło, to może byście się zamienili. Wiesz, na wszystko przyjdzie czas. Wiesz, Grand Press w tym roku mógłbyś zgarnąć. A tak? Ale ja mam czas, stary. List zgarnął. No, jeszcze 30 nie mam. No. Gdzie mi się spieszy? Wiesz, no, też taki młody nie jesteś, już, bądźmy szczerzy. Słuchaj, Kominek, bo mi się pytania kończą. To już było. Zrobienie na blogu było. Dlaczego pisze Kominek? To też jest, kim jest. To są wszystkie te, które ja ci pisałem? Nie. To tu są redakcja przygotowała, żeby nie wyszło, że ten program jest o niczym. Przyszłość. Trochę liznęliśmy chyba przyszłości, że będziesz milionerem, będziesz bogaty. Będziesz przede wszystkim moja przyszłość to podbijanie świata, nie? No tak. Takie, wiesz, tak. Dla plebsu, żeby plebs miał się z czego nabijać, nie? To takie hasło, Kominek podbija świat. Tak, to był... I taki... to też jest ciekawy przykład. Znowu, dużo osób... wstęp z bajkopisarstwa. Słuchaj, dużo osób wie, że to chce zrobić, ale nikt mi nie zgłosił się, żeby mi pomóc. A oczekujesz jakiejś pomocy? Nie, tutaj? Ale wiesz... Może jakiś apel do... Tych, którzy znają języki obce. Nie będę, to tłumaczę to swoją drogą, nie? To nie chodzi o to, że będę u kogoś żebrał pomoc, bo to ja tak bardzo nie potrzebuję. Tak lepaczy komci na serwisach o średniej jakościowej treści, natomiast linkujących do Kominka. Tak jest. Taka gwardia by ci się przydała. Bardzo. Takie żywe zaplecze, bo w SEO jest takie pojęcie zaplecza, czyli jakby... takie pseudoserwisy, które linkują tam, gdzie sobie tego zrzeczy w tysiącach po prostu linków, to masz tysiące żywych takich, żywego zaplecza. Czyli ty czarna mówisz, magia dla mnie, nie? Drogie dzieciaki, w tym tygodniu piszecie komcie w całym internecie,
z linkiem gołe baby linkujący do kominek.pl/gołebaby.html. Na Aha. przykład. Coś takiego. No, no, no. Wiesz, że to nawet mógłbyś sprzedawać? Poważnie mówię. To jest nawet może być niezły biznes. Jeśli na masz krótką metę. Za 20 tysięcy dobrych jakościowo linków, myślę, że reklamodawca byłby w stanie zapłacić no po kilkanaście groszy. To wiesz, to może być, ty im wiesz, w ramach wynagrodzenia rzucisz ciepłe słowo, bo przecież nie będziesz się z nimi dzielił kasą, a takie wiesz, 20 tysięcy linków naprawdę może być sporo warte. Także wiesz, pomysł na biznes, taki wiesz, procent ode mnie, procent dla mnie oczywiście, jeśli skomercjalizujesz. Nie ma Słuchaj, Kominek, ostatnia kartka. Nareszcie. Wydarzenie bieżące. Czytasz jakieś blogi? Tak. Jesteś na bieżąco? Tak, jestem. Co czytasz? Wszystko, co tam mi się rzuci, no stary, już. A oprócz Chazana? Trzeci raz ma nie, to nie było złośliwe akurat. Nie. A no. Oprócz Chazana, no to oprócz Chazana to czytam siebie i czytam jeszcze jakieś 40 innych polskich blogów i 50 innych zagranicznych i jeszcze 50 innych stron i 50 stron z lokalnymi newsami. No i jak ty to ogarniasz? Przez RSS-a czy? To ogarniam w ciągu jednej porannej kawy wszystko. To szybko czytasz? Tak. Mi? Zazwyczaj przeglądam tylko tytuły. 40 blogów zajmuje parę godzin ładnych. No co prawda nie codziennie to robię. Ale jakoś tak długo mi schodzi. Ale może wolno czytam. Mhm. Być może. Co do Kominek. Pytania bieżące. Trzy tematy. Pierwsze, od razu mówię, że nie możesz powiedzieć nie wiem albo nie znam się. Tylko musisz coś wymyśleć. Co sądzisz o Webstar Festival? To taki konkurs na, wiesz... A, to są te to, co się kupuje, te nagrody, wiesz, to ta afera, no. A to, jak nie mogę powiedzieć, że nie wiem, o co chodzi, to nie powiem, natomiast słyszałem, że to po prostu jakieś tam, jakieś sznurki wymyśliły sobie konkurs, za który trzeba płacić, a potem dokładnie, za nagrody dokładnie. Też trzeba płacić, tak, żeby tak, je odebrać. Tak, no ja tak dostałem, wiesz, zapłaciłem 10 tysięcy. Tak? No, drogą czy tanio? Trudno powiedzieć, nie? No a ja stwierdziłem, że się opłaca, jednak, wiesz. No co ty? Plus 100 dolansów w tym momencie. Także wiesz, wychodzi ci. A ilu to plus 100 do lansu, a 10 ile złotych do za jeden lans. Kurde, no, stary. No stary, no wiesz, no, są też wady, no ale stwierdziłem, że jednak wiesz. To jak ja wymyślę jakąś nagrodę i dam ci puchar. O i właśnie, ci może jakieś nagrody, wiesz. Może jakieś nagrody byś ufundował, wiesz. Po tysiaku za wiesz, za statuetkę. Każdy musiałby zapłacić, żeby ją dostać. No. Co ty myślisz? Kominek roku. Znaczy nie chcę nikogo. A główna nagroda? Prawdziwy kominek. Taki wiesz. Tak, to rzeczywiście metalowy, byłaby czy... główna nagroda. No, no. Sponsora myślę, że bez problemu byś, tylko wiesz, no nie każdy ma gdzie zamontować ten kominek. No. Ale to można opchnąć na Allegro. Dawaj, to drugie pytanie, bo to było nudne. Dobra, drugie pytanie będzie jeszcze nudniejsze, przepraszam z góry, ale nie ja wymyślałem pytania. No. Co sądzisz o konkursie na blok rogu by onet.pl? Mhm. Już nie wspomnę, że nasz ulubiony kolega jest jurorem. Chodzi mi o sam konkurs. Skupmy się na części oficjalnej. Co? Taki konkurs w sumie troszkę dla bierzesz mięczaków. Bierzesz udział, czy nie? Nie, regularnie co roku. A ktoś roku... cię może zgłosić, czy tam może, trzeba... ale ja muszę wyrazić zgodę, więc co roku odrzucam możliwość uczestniczenia. Ja uważam, że to jeszcze nie jest czas dla kominka. Czyli jesteś takim po prostu, wiesz, człowiekiem, czyli który kominek się... z definicji jest najlepszym blogerem, nie? Więc... Ale Onet jeszcze tego nie zauważył, rozumiem. Nie. Czyli nie masz zdania, nie interesuje cię to. Ja jestem za takie zorganizowanie. Ale jak dostaniesz nagrodę, no to trudno, no pójdę, no odbiorę, no przyznali, tak? Coś nie, takiego? Nie, tam trzeba wyrazić zgodę. Więc nie ma szans, żebym ja dostał jakąś tam nagrodę, nie? Dopóki nie wyrażę zgody na udział w tym konkursie. A takiej zgody na pewno nie wyrażę. Czyli cię nie jarają wszelkiego rodzaju konkursy? Mnie akurat nie jarają, natomiast jestem jak najbardziej za takimi konkursami. I bardzo się cieszę, że ten kolega, którego tak wspominasz, jest w jury. Chazan, od razu zapraszam do następnego programu. No. Naprawdę będę dla ciebie bardzo miły. Czemu mi tak usta schną, jak z tobą gadam? Kobiety też tak mają przy tobie? Nie wiem. Nieważne, nie dobra. Nie wiem, dawaj, to ale pytanie, że tak powiem, wiesz, nie licz na to, że w jakikolwiek sposób będę ci w stanie pomóc w tej sytuacji. Proszę, co to w ogóle za pytanie jest, no? Trzeci temat, bardzo trudny, znaczy tutaj musisz się wysilić. No, słucham. Słuchaj, Kominek, wyobraź sobie, że miałbyś zrobić serwis społecznościowy. Czy twoją strategią... Zasadniczo to będę coś takiego robił właśnie 15 w serwis społecznościowy w tym kraju, w tym miesiącu. Bo dzisiaj jest 15 czy tam 18, więc generalnie to powiem, codziennie coś się pojawia.
I twoja strategia jest: A, myślisz, kombinujesz, jakiego serwisu jeszcze nie ma i taki właśnie serwis robisz, nie wiem, społeczność dla wędkarzy, no, lub coś podobnego, to jest pierwsza strategia. Druga strategia, stwierdzasz, wszystko już było, ale ja zrobię lepszy. Będzie fajniejszy, będzie bardziej kolorowy, będą fajne zakrojone rogi i będę miał, kurna, nie wiem, zoptymalizowany pod, nie wiem, wyszukiwarki i coś tam jeszcze. Czy robisz lepszy, bo uważasz, że się znasz. To jest druga strategia. Trzecia strategia, to znaczy nie masz strategii, po prostu wkładasz do tej, na tą platformę wszystkie funkcjonalności, jakie świat wynalazł, łącznie z murą tagów, która po prostu była fenomenem, tylko jakoś nikt potem w realu tego nie używał. I uważasz, że no może coś z tego wyjdzie. Która strategia ci najbardziej jest bliska? No najbliższa to mi jest pierwsza strategia, bo częściowo na nowym Kominek In, który będzie na moim serwerze, on będzie miał cechy serwisu społecznościowego, czyli będę robił coś, na czym... Coś na czymś, co już istnieje w tej chwili, nie? To jakaś tam mini społeczność mam. Czyli w tej to chwili... będzie społeczność dla kogo? W jednym zdaniu, bo tak się powinno robić startup. Jeśli dasz jednym zdaniu sobie nie odpowiedź ma czegoś na to pytanie, takiego jak dla kogo. No to znaczy jak dla wszystkich, to dla nikogo. Nie, no to będzie społeczność ludzi, którzy czytają Kominka. Nie? Czyli będzie... społeczność kominiarzy. Kominiarz.pl. Kominiarze.pl. Co to na to? To już chyba nic bardziej suchego dzisiaj nie powiesz. Kominiarki. Co to na to? Domena nie, powinna to było ci... suche. Co było suche? No te kominiarz, kominiarki. No proszę cię, to jest świetna nazwa, każdy zapamięta. No dobrze, no ale jeśli ci się nie podoba, to trudno, no wiesz. Pewnie nazwiesz to jakoś beznadziejnie, ale po prostu, twoje wiesz, pytanie wynikało... Komineo.pl albo coś takiego. No. Znając twój talent, że tak powiem, w kwestii słowotwórstwa, to może rzeczywiście... Wszystko taki się koszmarek. Uda. Słuchaj, ja nie bez przypadku, no właśnie, nie bez przyczyny pytam o to, bo portal O2 stworzył nowy serwis społecznościowy, który z jedną z tych strategii wdrożył. Jedną z tych trzech, nazywa się kumple.pl. Jak myślisz, która to strategia? Zdecydowanie trzecia. Trzecia strategia. I myślisz, że to ma sens? Nie. Czyli znaczy, wiesz co? Poczekaj. A nuż im się uda, nie? Można na tej zasadzie, ale nie ma sensu. Czyli rozumiem, że zrobiłbyś to lepiej. Czy gdybyś miał zrobić... Tak, zrobiłbym to lepiej, bo w ogóle bym tego pewnie nie zrobił. Nie tworzyłbym żadnej społeczności nieopartej na niczym. Wiesz, no coś... wiesz, no oparta jest na tym, że ma wszystko i że możesz umieścić swoje nagie fotki i swoje CV i wszystko. No, i kumple.pl. No domena fajna akurat. Znaczy z dziewczynami będzie problem. To raczej, wiesz co, to jest taka domena dla tych, którzy mają konto na Apple's, Gronie i Fotce. No. Nie? To już tak jakby zmniejsza. Ten... A propos, właśnie chciałem ostrzec tutaj wszystkich, którzy myślą, że społeczności to jest taki prosty temat. Serwis Apple's. Rok temu był jednym z najpopularniejszych serwisów społecznościowych miałem w tym kraju. Miałem tam konto nawet 5 lat temu. Dokładnie. To Kominek tam podrywał 13-latki. A żebyś wiedział. Nie 13. Stary, to jest, wiesz, 17. Za to jest paragraf, więc popraw się. Miał oglądalność na poziomie kilkuset tysięcy realnych użytkowników, ale to jest, ma mniejsze znaczenie. Miał prawie albo ponad 600 milionów odsłon. Rok temu. A w najnowszych badaniach Megapanelu, za wrzesień chyba 2009 roku, ma ich chyba 23 miliony. To jest kilkunastokrotnie mniej. Jak widać, można przetracić wszystko w ciągu jednego roku. Bo? No wiesz, no to nie do mnie pytanie, znaczy... No ale jak sądzisz, dlaczego stracili? To jest dosyć ciekawe. Co, nasza klasa i Facebook im zabrał? Po pierwsze nasza klasa. Po drugie dzieciarnia generalnie ma tendencję do tego, że się szybko nudzi. Jak mają alternatywy, no to tak, idą na inne podwórko, tak, czy do innej piaskownicy. Po trzecie, sami się moim zdaniem dobili, wprowadzając nowy layout. On może jest i fajniejszy, ale generalnie jeśli na 12 komentarzy na stronie głównej 10 jest, czy 11 jest na poziomie wywalcie ten nowy layout, to znaczy, że coś jest nie tak. Tak, jak wywalcie śledzika, nie? To jest to samo. O, coś ten deseń, no. Śledzika nie poruszaliśmy, ale to rzeczywiście byłby wdzięczny temat do nabijania się, ale to może wskazane mądre pomysły. Ja lubię śledzika. Używasz śledzika? Oczywiście. No i jak, powiedz mi? Znaczy jest do dupy, ale ja nie mam nic przeciwko śledzikowi. No ale to po czasami co używasz? Informuję o tym, że jest nowy tekst na blogu.
Mam od cholery wejść z naszej klasy. Dużo więcej wejść mam z naszej klasy niż z Blipa i Facebooka, na którym mam więcej osób zapisanych. Czyli można powiedzieć, że nasza klasa, no, czy śledzić jako sposób na przyciąganie ruchu się sprawdza. Znakomicie się sprawdza. Ile tak mniej więcej jesteś w stanie wyciągnąć z tego? Kilkaset wizyt dziennie? Tak. Tak, o, kilkaset wizyt dziennie. Czyli jeśli ktoś chce... Miałem około 10 chyba tysięcy wejść. Darmową spamiarkę, śledzić jak najbardziej. Co prawda Dominik Kaznowski pewnie by... Znaczy musisz mieć znajomych. Ja tam mam na naszej klasie tam chyba 999 znajomych mam dzisiaj. Dziewięciu. Jak dodajesz wszystkich, którzy się nawiną? Wszystkich. Nie dodaję niepełnoletnich, jeśli widzę, że są niepełnoletni. Aha, czyli... Jak widzę, że jakieś dziecko tam... chce mnie dodać, to won. Ale generalnie jako wszystkich śledzika nie potępiasz z zasady. Nie, bo niby... A dlaczego? No wiesz, no po pierwsze to śledzik, to generalnie to trochę wiesz, no tak jakby wiesz, no, przyjaźnić się, nie wiem, z Jolą Rutowicz, no coś takiego, no. Nasza klasa przynajmniej mi się tak wydaje, no, że to na tak naszej trochę... klasie są mięczaki, gdyby od razu banowali z miejsca tych, którzy narzekają na śledzika, to by nikt nie narzekał dzisiaj na śledzika. Taka jest prawda. Pozwolili ludziom narzekać i teraz mają... No ale jak konsekwencje mieli, jak mieli nie narzekać? Znaczy jak mieli nie pozwolić narzekać? Kasować konto każdemu, kto powie złe słowo na śledzika. Ja bym tak no, zrobił. No stary, no wiesz, no. Ty sobie możesz pozwolić na to, żeby... Oni też by mogli sobie pozwolić, bo nikt by no wtedy co, nie ryzykował straty konta. No i co, z 20 paru milionów kont wykasują 15? Nie. Wykasowaliby tylko 100, bo reszta nie ryzykowałaby. Czyli rozumiem, jak w czasach, że tak powiem, stalinowskich, kto nie jest z nami, ten jest przeciwko nam i... U mnie na blogu, na Sybir, tak? U mnie na blogu od 4 lat panuje absolutny despotyzm. Wywalam każdego, kto mnie krytykuje. I się sprawdza? Sprawdza się. Od 4 lat komentarze podskoczyły 14-krotnie liczba komentarzy. Wszystkie pochwalne, jak rozumiem. Nie, te pochwalne też w sumie wywalam. To co się w takim razie pokazuje na tym blogu? Nie, neutralne. Obojętne, beznamiętne komentarze. Znaczy pochwalne zostają, ale nie wszystkie. Nie wszystkie. Aha, czyli za dużo wazeliny też jakby... Szkodzi. Wiesz, możesz utonąć, że tak powiem, z przepychu. Jak najbardziej. Dobra, Kominek, słuchaj, no to chyba wszystko, co chciałem Ciebie zapytać. Została nam chyba jeszcze nagroda do rozlosowania. Ale chyba... Pytań do internetu nie było, nie będzie, bo to pierwszy program, więc no siłą rzeczy. Może więc... ja dostanę? Nie, tak dobrze to nie ma. Słuchaj, Kominek, to może Ty wymyślisz pytanie. To jest 1 kg prawdziwej, argentyńskiej yerba mate, bardzo dobra, w smaku też bardzo dobra. Wystarcza na bardzo długo, poza tym mało kto wie, że yerba mate zalewa się 6-8 razy nawet taką jedno nabicie, że tak powiem, tym specyficznym haszyszem i daje kopa, lepiej niż kawa, jest zdrowsze. Kominek, to jest do wygrania. Jakieś pytanie do internautów? No, od siebie? No, tak z głowy, czyli z niczego. Nie, to nie mam w sumie. Nie dasz rady? To ja będę improwizował. Proszę o informację, jak nazywa się tak, który powoduje, że tekst to jest blok Kominka, będzie tak płynął po stronie. Jeśli ktoś odpowie, odpowiedzi na adres... Co? Kończ. Tak, już zaraz kończę. Odpowiedzi proszę wysłać na adres bodajże Startup School Lukr TV. Przepraszam za nazwę Lukr TV, to jest trudne do wymienia. Wysyłajcie ale na Lukr TV. Nie ja byłem TV. Autorem nazwy do tego... A admin Lukr TV. Nie, na admin nie, bo to... potem będzie problem z odseparowaniem. Poczta małpka Kominek TV. Startup School, Lukr TV, przyzwoicie odpowiedzi. Dziękuję bardzo. To był program Startup School, a jeszcze przy okazji mogę Cię poinformować, że w przyszłym programie będziemy się zajmować piractwem, a dokładnie ludźmi, którzy uważają, że nie krzewią piractwa, a w opinii mediów i w opinii niektórych internautów są właśnie piratami albo osobami, które to ułatwiają. Nuda. To tyle. Dziękuję bardzo. To był Kominek. To był nudny program Startup School. To był nudny program. Jeszcze nie wytrzymaj, no. Ja nie wiem, jak to wyjdzie. Trzeba będzie wyjść z tego Kominka po prostu. Wypipać go. Czy jak ja siorbię, to jest słyszalne? Tak? Nie, jak już tak o. Przepraszam. Połychtałem chyba pana w słuchawkach. Teraz. To się wytnie.